moltes dones estan buscant homes que encara no existeixen. En canvi, hi ha molts homes que estan buscant dones que ja han deixat d'existir. Początkowo pani Ania nie zgodziła się z myślą socjologa. Według niej ujmowanie olbrzymich kwestii społecznych, a co dopiero istoty miłości, w dwóch zdaniach średnio się sprawdza. Przypomniały jej się słowa Arystofanesa z Uczty Platońskiej o pochodzeniu miłości z rozpadu pierwszych istot ludzkich. Bogowie, aby ukarać je za bunt, podzielili je na połówki niczym pomarańcze. Miłość jest więc szukaniem drugiej połowy sprzed rozdzielenia. Jednakże myśl o obecnej sytuacji społecznej w Polsce sprowadziła ją na ziemię i stwierdziła, że w słowach socjologa może być coś prawdziwego. Ci wszyscy karierowicze, Tinder, speed dating, delektowanie się szybką przyjemnością? Czy obecnie w ogóle można mówić o miłości, a co dopiero szukaniu jej? Przerażona włączyła swoje ulubione filmy Jima Jarmusza, który tak jak ona wierzył, że nawet wielka miłość może trwać 5 sekund. Jeśli usilnie szuka się miłości, to się jej nigdy nie znajdzie. Pomyślała o swoim mężu, który siedział w pokoju obok, palił fajkę, czytając gazetę z mopsem na kolanach. Ulubiona stacja radiowa pani Ani i jej męża bardzo się popsuła, więc od dziś słuchają tylko free jazzu.